Zapraszam Was do świata Toka Life World. Dzisiaj poznacie cudowną historię. Czy ten największy crush w szkole zwróci uwagę na tą szarą myszkę? O, mamo, jestem taka podekscytowana. Cieszę się, że zmieniłam tą szkołę. Wiesz, poznałam już nawet kilku przyjaciół. Bardzo się cieszę i jestem pewna, że sobie poradzisz. Niczym się nie martw. Jesteś już gotowa do wyjścia? Tak, tak, wszystko gotowe. Muszę tylko znaleźć swój plecak. Nie mogę się doczekać, aż tam pójdę. Na pewno będzie świetnie. Musisz być tylko zawsze dobrze przygotowana. Cieszę się, że poznałaś już nowych przyjaciół. Powodzenia! Ach, i nie tylko przyjaciół. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę właśnie jego. Ach, te piękne oczy, włosy, jego ubiór. Cieszę się, że trafiłam do tej szkoły. Poznałam najprzystojniejszego chłopaka na świecie. Mamo, ja już lecę. Pa! Zapomniałaś śniadania! Ach, tam śniadanie. Po co mi śniadanie? O Boże, on już tam jest. On tam siedzi. Myślicie, że mam do niego podejść? Mam się przywitać? Ach, spróbuję. Cześć! Hej! Co tam dzisiaj słychać? Masz jakieś plany po szkole? A co ciebie to obchodzi, młoda? Szczerze, mam i to dużo, ale na pewno nie związanych z tobą. Ale ją potraktowałeś, przecież wiesz, że ona jest nowa. No i co z tego? Co ją obchodzi, co ja będę robił po szkole? Niech sobie znajdzie innych kolegów. Powinieneś być dla niej bardziej miły. Cześć, miło mi ciebie poznać. Cześć, witaj. Twój kolega nie był dla mnie zbyt miły. Ach, on czasem taki jest. Nie przejmuj się nim. Ach, wszystkim się przejmuję. Jestem tu nowa, wiesz jak to jest. Nie martw się, na pewno się super zaklimatyzujesz. Lećmy już do klasy, bo zaraz się spóźnimy. Tak, dzięki. Widzieliście to? On w ogóle nie zwrócił na mnie uwagi. Mało tego, wyśmiał mnie, jak tylko zapytałam go, jakie ma plany po szkole. Ach, chyba muszę sobie odpuścić. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Siadajcie, zajmujcie miejsca. Torbę mogłaś sobie zostawić w szafce. Tak, przepraszam, nie chciałam się spóźnić. Pozwoli pan, że zrobię to na przerwie. Dobrze, zajmijcie swoje miejsca. Cześć, kochana. Cześć. A co ty taka smutna? Ach, no wiesz, on nawet nie zwrócił na mnie uwagi. Nasz klasowy crush? Ach, nie martw się, on taki jest. Wiesz co, myślę, że powinnyśmy zmienić kilka kwestii, jeśli chciałabyś zdobyć jego serce. Jakich kwestii? Dziewczyny, cicho już tam, już dawno po dzwonku. Pogadamy na przerwie. Dobra, dzięki. Dziś tematem naszej lekcji... Ej, a gdzie są chłopcy? Poczekajcie chwilę. A wy, moi drodzy, nie wchodzicie na lekcję? Tak, tak, już idziemy. Tak, panie profesorze, już jesteśmy. Musieliśmy iść jeszcze do toalety. Dalej, dalej, chłopcy, zapraszam. Ach, ci spóźnialscy. Dzisiaj poznamy naszą nową koleżankę. Jak już dobrze wiecie, zaczyna z nami od tego semestru i mam nadzieję, że dobrze ją przyjmiecie. Zajmij swoje miejsce. Tak, tak, dziękuję. Mam nadzieję, że będzie wam się dobrze razem współpracowało. Oczywiście możesz liczyć na naszą pomoc. Dziękuję panu bardzo, jest pan bardzo kochany. Liczę też, że wykażesz się wiedzą, ponieważ ty byłaś z materiałem troszeczkę dalej niż my. Oczywiście, postaram się, dziękuję. Dobra, stary, idziemy. Dobra, dobra, mam nadzieję tylko, że nie posadzi mnie koło tej nowej. No nie przesadzaj, co ty się tak na nią uwziąłeś? No bo mnie zdenerwowała, czego ona ode mnie chce? No już, kochani, zajmijcie miejsca. Ach, mogę tu przy oknie? Nie, siadaj tam, gdzie wolne. Ach, tak mi przykro. On tak mi się podoba. Myślałam, że podbiję jego serce, że zbudzę jakiekolwiek zainteresowanie. Miała być dzisiaj niezapowiedziana kartkówka, ale stwierdziłem, że przepytam was dzisiaj wyrywkowo. Oczywiście naszej nowej koleżanki nie będę jeszcze męczył, ponieważ nie wie, co obrabialiśmy na ostatnich lekcjach, ale może nasz przystojniak się wykaże. Zapraszam do tablicy. Ach. Wie pan co, bo ja chciałem zgłosić dzisiaj nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie, mój drogi, to zgłasza się na początku lekcji, teraz już za późno.
Albo spróbujesz cokolwiek powiedzieć, albo będzie jedynka. Uch, no dobrze. W takim razie, moi drodzy, dzisiaj przypomnimy sobie na szybko tabliczkę mnożenia, ponieważ to podstawa wielu naszych działań matematycznych, a wielu z Was ma z nią kłopot. Także, mój drogi, zaczynamy. 7 razy 7. 7 razy 7, 7 razy 7, 49! O proszę, to Ci się udało, chyba nauczyłeś się na pamięć. W takim razie jeszcze czas na kolejne działanie. Może 5 razy 4. Łe, to prościzna, 20. Dobra, siadaj, dzisiaj Ci się upiekło, ale bądź pewien, że na następnej lekcji nie skończy się tylko na prostych działaniach matematycznych. Zapraszam Was na przerwę, a potem omówimy termin spotkania z rodzicami. Chodź, kochana, przejdziemy się. Ach, ja już nie mam ochoty. Proszę, nie zamartwiaj się. Jak mam się nie zamartwiać, jak on nawet nie zwraca na mnie uwagi? Musisz spróbować zmienić swoje zainteresowania. Wiesz bardzo dobrze, że na każdej przerwie gra z chłopakami w kosza. Może zaproponuj wspólną rozgrywkę. Ja w koszykówkę? Z moim wzrostem? Przecież to nierealne. Myślę, że nie ma innej możliwości, jeśli chciałabyś mu się spodobać. No chyba, że podejmiemy bardziej radykalne kroki. Jakie radykalne kroki? Co masz na myśli? Powiem Ci tak. Po pierwsze, ja startowałam ostatnio w castingu na cheerleaderkę. Pamiętaj, że cheerleaderki to obowiązkowy element każdego meczu chłopaków. Ja i cheerleaderka, przecież jak ja wyglądam? No właśnie, to drugi etap naszego planu. Będziemy musieli zrobić Ci małą metamorfozę, czyli ciuchy, fryzjer, coś nowego. Naprawdę, musisz lśnić, żeby zwrócić na siebie swoją uwagę. Nie obraź się, ale na razie wyglądasz jak szara myszka. Jesteś pewna, że to się uda? Jestem w 100% przekonana. A teraz chodź, zobaczymy, jak im idzie. Dzisiaj będą grali w piłkę nożną. Ach, no dobra. Zajmiemy najlepsze miejsce na trybunach i dzięki temu będziesz mogła widzieć swojego crusha. Dziękuję, że mi tak pomagasz. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Nie martw się, jakoś razem wspólnie podbijemy jego serducho. Ale oczywiście zostawię Ci wolne miejsce dla Ciebie. No już, stary, chodź. Ach, znowu ona na trybunach. No czy ona mi nie odpuści? Ach... Przestań się tak denerwować, o co Ci chodzi? Ach, ta nowa, wiesz, uczepiła się mnie. Pytała mi się, co robię po lekcjach. Jest całkiem fajną dziewczyną, o co Ci chodzi? Ach, nie interesuje mnie. Dobra, strzelamy. Uwaga, gol! Ha, jestem najlepszy. No stary, powiem Ci, że było całkiem nieźle. Teraz Ty stań na bramce. I uwaga, ciekawe, czy uda Ci się go nie wpuścić. Jest! Kolejna bramka, tym razem dla mnie. 1-1, idziemy łeb w łeb. Ach, nie mogę się na niego napatrzeć. A ja znowuż chciałabym bardzo, aby to jego kolega zwrócił na mnie uwagę. Ty na pewno będziesz miała u niego szansę. Jesteś młoda, piękna, mądra, a ja zawsze będę tą nową, zawsze będę tą, na którą nikt nie będzie chciał zwrócić uwagi. Przestań! Pamiętaj, że nasz plan jest genialny. Jutro robimy sobie wagary. I pierwsze co, umawiam Cię na wizytę do fryzjera. Nie wiem, czy moja mama się zgodzi. Ach, nie ma tutaj nic do gadania. Jestem pewna, że nasz plan będzie genialny. Jutro o 10:00 widzimy się u fryzjera. Do zobaczenia, tylko się nie spóźnij. Zakumplowała się z tą, co kocha się w tobie. Chyba w ten sposób chcą się w jakikolwiek sposób do nas zbliżyć. Nigdy im się to nie uda.